Dlaczego narcyz proponuje Ci przyjaźń po rozstaniu? Ponieważ szuka wielu źródeł zasilania emocjonalnego i by zaspokajać swoje potrzeby. Żebyś Ty potem służył mu jako backup, czyli osoba, do której może się narcyz zwrócić w bardzo trudnych sytuacjach, uzyskać swoje wsparcie i potwierdzenie swojej wartości. Więc relacja przyjaźni pozwala narcyzowi na zachowanie dostępu do emocji i uwagi byłego partnera, nawet jeśli formalnie już nie są razem. Zaspokajanie jego ego. Dlatego, że narcyzi potrzebują stałej dawki podziwu i uwagi, a utrzymanie kontaktu z byłym partnerem może im to zapewnić. I często starają budować się wokół siebie harem osób, które w przyszłości byłyby z nimi związane i w razie potrzeby mogą czerpać z ich wsparcia i uwagi. Partner, który wciąż jest dostępny na poziomie emocjonalnym, może nadal zasilać ego narcyza, dostarczając mu poczucia ważności, poczucia wartości. Jeśli to jest problem w Twojej relacji, to zapraszam Cię na konsultacje indywidualne. Zobacz opis.